Termalika Bruk Bedniciecza przegrała 1-0 na własnym stadionie w ostatnim meczu w tym roku z Ruchem Chorzów. Ekipa Piotra Mandrycza dominowała w meczu, ale znów zabrakło skuteczności. Ruch sytuacji miał jak na lekarstwo, a jedyną poważną okazję miał Kamil Mazek. Właśnie wtedy młody piłkarz Ruchu zdobył bramkę po pięknym strzale z 18 metrów. Ekstraklasa takich błędów nie wybacza. No, praktycznie Ruch miał, nie stworzył sobie jakiejś żadnej klarownej sytuacji, strzelił gola i wygrał mecz. Także na pewno zabrakło dzisiaj tej jakości z przodu i strzałów, bo na pewno dzisiaj tych strzałów nie oddaliśmy za dużo, ale wydaje mi się, że też mieliśmy ten ciężki tydzień, mieliśmy, rozegraliśmy trzy mecze, także Ruch odpoczywał, ale wydaje mi się, że nie było też tego na boisku widać, bo po początku drugiej połowy to my nadawaliśmy ton i szkoda, że nie potwierdziliśmy tej przewagi golem. Mógłby też być remis, na pewno bylibyśmy w lepszych humorach, ale trudno, nie udało się, przed nami teraz przerwa i zobaczymy, jakie jeszcze padną inne wyniki. Mam nadzieję, że dobrze się zimą przygotujemy i w drugiej rundzie jeszcze powalczymy o pierwszą ósemkę. Drużyna Termaliki w nie najlepszych nastrojach udała się na świąteczne urlopy. Treningi wznowią 7 stycznia. Piłkarze z Niecieczy rok 2015 kończą na 11 miejscu z 24 punktami na koncie. Na boiska piłkarskiej Ekstraklasy wrócą 14 lutego. Wtedy pojadą do Wielkopolski, gdzie przyjdzie im stawić czoła Lechowi Poznań. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj nam i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.